No proszę okamerować. Jak mu nie z tej strony woda, z tamtej strony woda. Kukojka o to woda. Gdzie to jest ktoś, właściciel tego? Pani? Powie pan nam pani coś do kamery? Niechże pani podejdzie tutaj. Kiedy pani to wszystko zauważyła, że to się tak po prostu tutaj gdzieś zaczęło tak, wylewać? Mam twoje małe gdzieś tak koło 6 coś takiego. I to wszystko zaczęło się wylewać najpierw z drogi, tu się wylewało, a później zaczęło szusieńko lać się tutaj i przelewać tutaj w tą stronę. I proszę powiedzieć, od razu pani zgłosiła to na straż, tak? Pierwszy raz zgłosiłam na straż, ale jakoś tak nie ten, drugi raz. I dopiero za trzecim razem Rimanowa przyjechała. No. Rimanowa przyjechała i zobaczyli. Ale już to już teraz tak woda opadła troszeczkę. Zobaczcie, proszę powiedzieć. Razem było tragicznie. To 30 cm wody więcej. Tak, więcej było. Tak potąd, mniej więcej potąd było. Potąd mniej więcej wody było. Nie do mnie była taka droga fajnie wyżwirowana, ale widzę, że już raz zabrało. Tu była rzeka, tu była rzeka. Teraz toście przyjechali w najgorszym momencie. Bo nie ma nic. Tu już. Nie ma nic. Ta tragedia, która się wydarzyła w sołectwie Zasadne w gminie Kamienica, nastąpiła w przeciągu godziny. Zostaliśmy automatycznie oderwani od świata, od szkoły, od lekarza. Cała wieś, około 160 domów, została pozbawiona głównego dojazdu. Ta woda, ona cały czas tutaj podbiera te podwórka. Nie, tylko w czasie tych powodzi. Według mnie to dlatego, że o to, co widzimy tam. Niesie drzewa, któreś zerwane tam gdzieś z góry i robi zatory. I wtedy nie przepływa tym głównym korytem, tylko uderza w boki, no bo gdzieś musi płynąć. Zaraz przyjedziemy.